Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Chciałem powiedzieć parę słów na temat materiału, który należy do renderera Cycles, który nazywa się Refraction. Jest to bardzo podobny materiał do materiału, który już poznaliśmy, a który nazywa się Glass. Przygotowałem taką prostą scenę, na której pokażę, na czym polega zastosowanie tego materiału, a raczej czym się on od takiego zwykłego szkła różni. Na mojej scenie mam przygotowany plane, który jest tutaj widoczny. O, duży plane, to jest nasza podłoga. I na tą podłogę dodam kulkę. Ta kulka będzie miała ustawione cieniowanie w stylu smooth i będzie znajdowała się na powierzchni plane'a, po to, abyśmy mogli ją wygodnie obserwować. Postawię ją także nieco z lewej strony. Po wyrenderowaniu wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jeszcze w materiale zmienię troszeczkę skalowanie tych kratek, aby mieć ładne tło. Przez to tło będziemy mogli obserwować, w jaki sposób kulka reaguje na światło, czy też jak wpływa na światło. No i teraz tak, do naszej kulki dodaję materiał, który na początku będzie nazywał się materiał 002 i to będzie materiał typu glass, zwykłe, normalne szkło. Już widzimy mniej więcej, jak to wygląda. Może dodam jeszcze trochę intensywniejsze światło, myślę, że do tej lampy byłoby to chyba nawet lepiej można zrobić. Dajmy to światło tak ze 100 razy silniejsze, zobaczymy co będzie. O, teraz jest trochę jaśniej. Dobrze, to jest to, o co chodziło, być może nawet jest trochę za jasne, ale na razie niech taki zostanie, zobaczymy co z tego będzie dalej. Teraz dodam kolejną kulkę i tej kulce nadam materiał, który jest tym naszym tytułowym materiałem, który nazywa się Refraction, a więc tworzę sobie kopię tego materiału i zmieniam shader na Refraction. Jak widać, jest bardzo podobny. No i na samym końcu zrobię jeszcze jedną kulkę, na której umieszczę kombinację tych dwóch poprzednich materiałów. W związku z tym będziemy potrzebowali stworzyć tak zwany mix. Mix materiałów tworzy się za pomocą specjalnego shadera, który znajduje się w grupie shader i służy tylko i wyłącznie do łączenia ze sobą innych shaderów. A więc jest to coś podobnego do noda, który miesza na przykład kolory, albo do matematyki, która dodaje lub wykonuje operacje matematyczne na dwóch wartościach. Ten mix shader zmieszam z tym refrakcyjnym szkłem oraz z shaderem, który robi normalne szkło, które nazywa się glass. Teraz to mieszanie będzie takie bardzo proste. Na skutek zmieszania w równych udziałach otrzymuję oczywiście mieszaninę tych dwóch i wygląda to bardzo podobnie do szkła. No i teraz dlaczego to wszystko pokazuję? Otóż w przypadku takiego zwykłego shadera, jakim jest szkło, o którym już mówiliśmy, mamy tutaj roughness ustawiony domyślnie na 0, możemy zrobić sobie na przykład jedyneczkę i wszystko jest jasne. Mamy również sposoby mieszania, czy też obliczania tych mikropowierzchni, które tutaj są wyrażone przez trzy różne funkcje. Sharp nie współpracuje z mikropowierzchniami, albo Beckman, albo GGX współpracują. Więc tego typu zachowanie jest dla szkła. Ten shader opisujący normalne szkło ma też taką cechę, że ma przezroczystość, którą widać wtedy, kiedy roughness ustawię na 0. Widać przez niego kratki, a więc rzeczywiście, faktycznie jest przezroczysty w jakiś tam sposób. Oprócz przezroczystości ma także połyskliwość, czy też lustrzaność lub odbijalność. I tą odbijalność widać na powierzchni, tu, w tym miejscu. To jest odbita powierzchnia, na której leży kula. W tej powierzchni odbijają się teraz kratki. I ponieważ jest to powierzchnia krzywa, to i kratki odbijają się krzywo. W każdym razie jest to cecha tego materiału. I ta cecha jest nieodłączna, nie można jej wyłączyć. Nie mogę zlikwidować tego odblasku. I teraz całą filozofią stojącą za zastosowaniem shadera, który nazywa się Refraction, jest zrobienie takiego samego szkła dokładnie, ale z tą cechą, że ono nie odbija niczego. To odbijanie mogę stworzyć, mogę kontrolować za pomocą shadera, który nazywa się glossy. Mogę miksować taki shader i wpływać na to, jak bardzo moje szkło odbija światło. Natomiast w tym momencie mam także możliwą tutaj do kontroli refrakcję. Refrakcję kontroluję za pomocą współczynnika załamania światła. To jest ten parametr index of refraction. No więc ten materiał tylko tym się różni od zwykłego szkła, że nie odbija światła. I teraz jeżeli kombinuję te dwa materiały ze sobą, w przypadku tej trzeciej kulki stojącej po prawej stronie, to mogę wpływać na odbijalność mojego szkła w pewien konkretny sposób, właśnie poprzez połączenie tych dwóch materiałów za pomocą shadera o nazwie mix. Oczywiście jak bardzo będę je miksował, zależy to ode mnie. Jeżeli faktor ustawię na 0, w tym momencie mam pełen wkład shadera ze szkłem, tego oryginalnego, którego już poznaliśmy. Jeżeli faktor ustawię na 1, w tym momencie będę miał pełen wkład shadera, który nie odbija szkła. Teraz wszystkie pośrednie wartości to będzie odbijanie mniejsze lub słabsze. Możemy to odbijanie, które tutaj jest, uzależnić od pewnego szczególnego parametru zwanego współczynnikiem Fresnela. Jeżeli dodam sobie współczynnik Fresnela z danych pochodzących z zakładki Input, ten nod nazywa się Fresnel,
W tym momencie mogę sterować za pomocą tego noda siłą odbijania światła zgodnie z krzywizną powierzchni, która jest na tym moim obiekcie, w tym przypadku na tej mojej kuli. Więc teraz faktor jest zmienny. Faktor teraz zależy od współczynnika Fresnela. I teraz jeżeli współczynnik Fresnela jest bardzo mały, no to ten faktor wynosi 1 tak naprawdę. No i w związku z tym wpływa na mój obiekt tak, że dostaje pełen wkład tego mojego szkła. Jeżeli współczynnik Fresnela podniosę i będzie on bardzo wysoki, to natychmiast odbijanie zmaleje i będę miał ledwo widoczne jakieś ślady, jakieś cienie tutaj. Gdy policzę się 200 próbek, to będę widział jakiś delikatny zarys tego odbijania. A więc mogę kontrolować tą odbijalność. No i oczywiście kontrola za pomocą współczynnika Fresnela pozwala mi troszeczkę precyzyjniej manewrować tym, co było w współczynniku faktor. Fresnel bardzo wysoki oznacza faktor bliski w tym momencie no zeru, ponieważ to jest w tym momencie brana tego typu część szkła. Jeżeli zamienię miejscami te dwa wejścia, to będę miał sytuację odwrotną. Teraz niski współczynnik Fresnela będzie powodował, że będzie wchodziła ta część, a coraz większy, że będzie coraz bardziej moje szkło odbijało światło. Tak czy inaczej, jeżeli teraz ustawię sobie Fresnel na przykład na wartość 2, więc taką pośrednią, to zaobserwujemy po chwili, gdy się przeliczy już światło, że będę miał tutaj częściowe odbicie. I to jest sens jakby pracy z materiałem, który nazywa się refraction. To jest po prostu zwykły materiał nie odbijający światła, który jednocześnie światło przepuszcza podobnie jak szkło i to światło załamuje. Mam więc załamanie światła, nie mam odbicia. Odbicia mogę sobie zrobić z zewnątrz. No i to jest w zasadzie wszystko, co można byłoby powiedzieć na temat tego materiału. Reszta jest standardowa, więc współczynnik załamania światła, szorstkość powierzchni, kolory, funkcje, które obliczają rozproszenie światła na powierzchni chropowatej, no i ewentualnie kąty normalne służące do obliczania, jak światło integruje się z powierzchnią, czy też jak na powierzchnię reaguje. To wszystko było omówione wcześniej, w związku z tym jedyna różnica to jest tylko ten brak odbłysku, brak odbicia światła. Mam nadzieję, że w ten sposób troszeczkę lepiej zrozumieliśmy wszyscy, na czym polega różnica między tymi dwoma materiałami symulującymi szkło. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.